nic nie działa? Czy ja będę mogła to później uzupełnić po swojemu? Sprawdźmy to. Co w nim jest? Nie mam bladego pojęcia, ale jeśli uwielbiacie automaty z kulkami, to koniecznie stawcie kciuka do góry. Ja je po prostu uwielbiam. W Japonii było ich najwięcej. No tak, w każdym razie, co w nim jest? Tak jak mówię, nie wiem, ale tutaj są niby zwierzaki. Egg Twister. Ja trafiam kota, 100%, żeby nie było. Ja zajmuję kota, kota jest mój. Zgadujesz, co to jest? I ja szczerze nie mam pojęcia. Robimy tak, kręcimy, wypada coś, zgadujemy, co jest w środku. Jeżeli ktoś trafi, ma punkt. Jeśli chcemy później uzupełnić swoimi własnymi, to wystarczy tutaj do tej dziurki dać jajka, obrócić i będziemy mieć własny automat. Czy to się szykuje automat stitchowy? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu Stitch, będę wiedziała. No później na tam byśmy wsadzili, ale byłby chyba za duży. Wystarczy, tak, o tu się niby wkłada monety, ale że jest zatkane, to nie będę wkładać. I co ty mówisz, trzeba włożyć monety, żeby dostać, nie ma tak. Okej, okay, tu faktycznie jest pusto, żadnych jajek tutaj w środku nie ma. Matko, ale jestem podekscytowana, serio. Tego na razie nie zaczynamy, no bo jeszcze mi tędy wylecą. Nie. O, kurczę, tym się zebrał. No show me stąd. Mamy kręcić w tą. Coś leci? Zowie nie działa. Zepsuty automat! Ufika, co ty robisz? Zepsułaś automaty. Automato, zepsutejto. Jest? Jest! Jest! Właśnie coś poczułam. Jest. Moja pierwsza kula z własnego. Stop, stój. Musisz trafić, jaki zwierzak jest w środku. No. Wydaje mi się, że tak. Na pewno, o matko, to wygląda trochę jak cinnamon roll. Króliczek, to też jest króliczek i to jest chyba piesek. Shibu. Dobra, ja zgaduję, że pierwszym będzie królik. Dawaj, 3, 2, 1 i... To jest kulka, matko. Co to jest takie? Ojejciu. Co, czekajcie, bo ja czegoś nie ogarniam. To jest na ołówek chyba. To jest kotek z rybką, przecież muffinka, no to jest kotek z rybką, no. Mamy ołówek? Dobra, widzowie, znalazłem ołówki. Muffinka! No, masz jakieś ołówki? Mam dużo ołówków, słuchaj. Dobra. Na początku jumbo ołówek. No, nie będzie pasować, nie, ale mamy pecinowe łuki. Tak dalej są. Wtedy chyba z Biedronki były, z tego co kojarzę. Wiesz co? Możliwe. Tak, możliwe. Kupowaliśmy wtedy na drob w Biedronce. O, na tym filmiku, także zapraszam. Ale nie psuj mi moich ołóweczków. Ja przyniosę. One wizualnie miały tu posłużyć, za nie, żeby otwierać. Sorry. One miały ładnie wyglądać. Wybieram oczywiście ten różowy, pecinowy. O, mamy go. I teraz wielka chwila prawdy. Troszeczkę lata. O, ej, ładne. Fajne jest to takie. Bardzo fajne. O, to jest rybka, bo ta rybka ma denerwować jak kotka, wiesz o co chodzi? Dobra, możemy napocząć wszystkie i zaraz zobaczymy, które z nich wybierzemy, bo nie wiem, czy to wszystkie będzie takie same rzeczy w tym automacie, ale zgaduję, że dużo rzeczy może być podobnych. Okej, okay, runda druga, widzowie. Czyli... Ej, a ja? Za chwilę. No co? Ciekawe, co się żartuje. Dobra, leci. Leci. No, to leci. O, jest. Ej, taki sam kolor. Ej, fajnie działa. Bałam się, że nie będzie działać i wtedy co z tego, że to mam, jak tego nie uzupełnię. Później z powrotem. Znowu mamy żółtą. Czy to będzie znaczyło, że będzie to samo? Błagam, nie. Nie, jest coś różowego. O matko. Co to jest? Ale, jest, ale poczekaj. Delfinowy król. Czy ty nie miałeś zgadywać coś w środku? W życiu bym nie zgadzał. Oszukuję, do... A, czyli dalej nie masz punkta, okej. Okay. Ale ładny jest, słodki. Serio, dobra, dodajemy go znowu na różowy. Nie no, cute. Boże, jakie to jest cute. Mnie to najbardziej ciekawi, ile ich jest w środku. W którą stronę mam kręcić? W tą? Tak, jest. Wydaje mi się, że nie jest ich aż tak dużo. O, ej, co jest? No nie leci, no. Musisz jeszcze trochę. No. A, niebieski. Jest inny kolor. I niebieski to oznacza, że tu będzie 100% piesek. Dlaczego to będzie piesek? Ponieważ pieski są niebieskie. Jak Stitch. No. No taka prawda, pieskiem był Stitch. Mhm. I to jest króliczek z różową... Truskawką. Ja bym powiedział, że to jest marchewka. To mogła być marchewka, ale zrobię różową. A gdzie jest ołówek? Więc niestety, widzowie, Kitosław nie dostaje punktu. Ach, może tam są same króliki. Największy stres, jaki mam, to to, że tego jest bardzo mało. W drugą stronę, geniuszu. Nieważne, każdy mu się może nie pomylić. Nie leci, jak ty to psujesz. Ej, no nie mów, że tego jest tak mało w ogóle. Bo ja mam wrażenie, że tam zostało jeszcze z 2, albo 3, no ciężki jest. Jak to, o matko, tak, cięższy. Będzie na pewno gruby pusi. No nie masz też. Co, nie? Waleń. To będzie gruby pu... Waleń, jestem pewna. Nie mogę ci tego pokazać, przepraszam. Nie mogę. Nie mogę ci tego pokazać, bo będziesz zła. Nie, no nie, właśnie nie świnka, coś ważniejszego dla ciebie. Coś, co zmieniło całe twoje życie. Kitek? Dobra, widzowie, ja wam pokażę, Mufika nie musi patrzeć. To jest jumbo żaba! What? O matko! To jest jumbo gruba. Ona jest bekowa. Tak, to jest jumbo gruba żaba. Ja ją biorę! No nie, to jest moja! Żabka!
Widzę, że masz partnerkę. Oddaj moją żabę. Jak słodko, o mateczko. W ogóle widzowie, zobaczcie, ile mam squishmallowsów. Jeszcze będą dwa nowe, nie, jeden, przepraszam, nowy. Oddawaj żabę moją. To jest moja jumbo żaba. No weź, taka... a ja ci oddam kotka. Ona jest grubiutka. A nie wolałbyś kotka, który ale, bym nosował? Ale słuchaj, to jest gruba żaba. Jakby żabka na kotka. Gruby kotek to jest, to nie jest gruby kotek. Matka, no. Ona śliczna. Nie, bo jest grubiutka, no. No dobra, myślisz, że zostało tylko kilka? Kurczę. No, myślę, że zostały tylko dwa. A szczerze, miałam wrażenie, że to jest tak napakowane. No, pisze 99. No tutaj. Tyle by raczej nie weszło, ale i tak jest dobrze. Okej, okay, w każdym razie kręcimy, nie ma co. Wkładamy wirtualną monetkę, czy coś takiego. A, dziękuję. I mamy tutaj, proszę państwa, niebieskie, a skoro niebieski, żabki już mieliśmy, nie mieliśmy jeszcze pieska i pingwina i wszystkich innych zwierząt, ale ja bym powiedziała, że to jest piesek, bo musi być w końcu. A no, w sumie nie było żadnego psiaczka. Czy to jest piesek? Czemu ja ostatnio myślałam o czy to jest pingwin? Czy to jest bałwan? To jest pingwin, a bałwan! Czy ja wszystko powiedziałam pingwin? Nie, powiedziałeś... Walenia. A miałam w głowie pingwin. I pingwina. Ej, naprawdę, wyczułam, że tu jest pingwin. Patrz, jak idealnie pasuje na ten duży. Chyba jak otworzyłaś, to powiedziałeś, że to jest pingwin. To już było za późno. Aha, okej, okay, dobra. I pingwina. Ale jest słodki. Też sobie pomyślałam o pingwinie. Widzowie, wierzcie mi na słowo. Spatrzcie, gdzie on, ej! O, halo! Matka. Halo! Zaginął w mojej spódniczce. Żaba by się nie zgubiła, wiesz dlaczego? No. Bo jest grubiutka. No co? Mam. A on sobie na razie postoi, bo akurat on nie jest taki najładniejszy z nich wszystkich, więc na razie zostawię. Uważam, że na razie punktują te dwa słodziaki. Uważam, że są najsłodsze. Żaba tak, to jest marchewka, 100%. Żaba wygrywa. Tak. Mamy tutaj... Teraz... Mamy tutaj kolejny. Kolejną... To jest... Nie ma, zaczęło skończyło się. Jak to się zaczęło? Dika, zepsułaś już na samym dobra, początku. Widzę, jak to tam działa. Po prostu utknęło. I to ostatnie? Przytujesz sobie tylko sześć? Spokojnie, mam pomysł, co zaraz tutaj wsadzę, ale nie będę ci nic mówiła. Patrz, mamy zieloną. Zielonej jeszcze nie mieliśmy. Czyli patrz, teraz jak pójdziemy na automaty z kulkami, musimy zatrzymać sobie je, żeby dać tutaj. Dobra. Więc trzeba te kapsuły zatrzymać. I uwaga! Nie zgadywałaś, co jest w środku, Mufinka. To jest miś polarny. A to nie jest kotek z włóczką? Matko, to jest kotek, grubiutki kotek z włóczką. Czekaj, ja muszę go pokazać. Sorki, delfinie. Wypadasz! I na twoje miejsce w... Matko, on jest taki przekrzywiony specjalnie! Z włóczką! O, jaki on jest słodki! Teraz widzę, który? Szary czy biały? Ja bym powiedziała, że... Szary ma rybkę. Rybkę, tak, no. Tak, rybka wygrywa. A to jest też fajne, bo to tak fajnie, jak będziecie pisać tak... Dynda, dokładnie, słuchajcie. Dobra, pora zapakować tam własne rzeczy! Zaraz ty otworzysz. Przygotowaliśmy swój własny automat, pokaż go teraz. Jest zapakowany. Jest pełniutki. Kitek wrzucił dwie i ja wrzuciłam resztę. Więc zobaczymy, kto trafi jaką. No próbuj. Oho, o, i co jest? Dobra, poleciała. Ja się bałem, że wiecie, że nie będzie podawać. Ej, to na pewno nie jest to, co ja pakowałem, a w środku je... Co to jest? Co? Głowa? Tak, głowa. To jest gumka do ścierania, ale ja nie wiem, co to jest. To jest jakaś myszka? To, mój drogi, jest Maron Cream i ona jest Sanrio, tak jak pompon Purin. To jest taki mniej znana postać w Polsce, ale w Japonii jest bardzo znana. Ona je marchewkę! Tylko różową. Nie, królikiem. No tak, to są dwa króliczki. No, dobra, teraz już dalej. Ja dalej. Okej, okay. I tu też jest niebieski. Zobaczymy, co jest w środku. Wow, ej, to jest żabi pierścionek. Żabie zaręczyny, tak. Mój drogi. Mufinka, wyjdę za ciebie, dziękuję. Tak, tak, zgadzam to jest się. Na mały paluszek. Zgadzam na się. Na mały paluszek. Na żabi paluszek. Dobra, dawaj ostatnią. I ostatnią, ale nie najgorszym, jak to mówi Mufinka. Nie wiem, dlaczego tak mówi. Dzięki. Finka. Aż jak niebieski o, matko, kolor. O, ja się wystraszę, że jest puste. Niebieski kolor. To jest pan Stitch. Tak. Naklejaska Stitchowa, ponieważ niebieska fajny. Kapsuła. No, bardzo ładnie. Bo Stitch jest fajny. Okej, trzy ostatnie kole i trzy ostatnie sekundy, żeby zostawić kciuka do góry dla naszych słodziaków. Okej, zaczynamy tutaj i zobaczymy, czy... W ogóle ta maszyna przerobiona na Stitcha byłaby genialna. Patrz, wszystko bym tutaj zmieniło. No to można przerobić to na Stitchowy automat. Dobra. I dorobić kulek, tylko trzeba pójść na kulki z automatu. No, kulki z automatu. Proszę państwa, niebieska, a skoro niebieska, to Kitek spakował, to wiedziałam, że ty. Co to jest? O matko. Patrz, ty idealnie trafiłeś na to, co ja spakowałam, to jest a ja... Pokémon. To jest Pokémon, ale jak on się nazywał? Nie pamiętam. Nie mam pojęcia, widzowie, ale jest fajny. Okej, zostawiamy go tutaj. Na boczek. Na boki, jak świnka z wodogrzmotów małych. Dokładnie, na boki. Będziesz się bujać na boki. No. I co my tu mamy? To jest przedostatnia kula, w której znowu Kitek nie, ja włożyłam nie mam cztery. Ziel... A, no to widzisz, ty więcej, to ja, też nie. Też myślałam, że jest pusta. Co tam jest? Nie wiem. Pin z Pushinem! O, jaki słodki! Tutaj ma
graweczkę. Tutaj jest przeuroczym pusinkiem. Pusinek zawsze był uroczy. Dobrze. I ostatnia kula. Nie wiem, że nie najgorsza. Kto ją ale to jest twoja teraz. Serio? To co no ja tam tak, użyłam? No tak, nie masz zielonego pojęcia, nawet nie wiesz, tak? Pamiętam. Amnezja! Ja wiem! Proszę państwa, to jest Hello Kitty Pin! Używałam go też do robienia outfitów Hello Kitty, które macie tutaj i na moim Instagramie. Pozrobiłam ze wszystkich charakterów Sanrio. Znaczy wszystkich tych znanych w Polsce. Póki co, później nadrobię, okej? Okay? Dobra, jest przeuroczy, więc ja to potrafię. Chociaż tam, patrz, ty zrobiłeś Pushina, a ja zrobiłam Hello Kitty Pin. Ja wziąłam figurkę Cream, a ty zrobiłeś Pokemona. Brakowało mi naklejki. No i brakowało ci jednego z tych. No ale okej. Okay. Widzowie, ja ogólnie ten automat oceniam bardzo dobrze. On nie kosztował dużo. Dobra, no fajnie, będę miał więcej tych kul, ale co za problem? Kupić zwykłe kule i tutaj dorzucić. Można go zmieniać po swojemu, można go całego przemalować. I najważniejsze co? Czyli działa, bo tego się najbardziej bałam. Więc ja daję tutaj 8. Rzeczy w nim były mega urocze. A wy koniecznie ocencie go w komentarzach, a my widzimy się na kolejnym filmiku, który wyświetla wam się tutaj. Wydaje mi się, że skoro lubicie takie automaty, to na pewno wam się ten odcinek spodoba. Buziaki, pa!